Moi drodzy, widzę kolejne kółko. Jestem trochę parę metrów dalej. No jest wręcz nieprawdopodobne, powiem wam. Da-da-dam, to znowu ja, ale dzisiaj będzie, powiem wam, wyjątkowy wypad, bo z Wistą sobie wyszedłem, także już ją sobie dostroiłem, powiem wam, trochę to inaczej wygląda wszystko, denerwuje mnie tylko w niej, że po prostu sztyca się rusza, nie, tu na środku ona już ma luzy, nie, bo tak to jakby była sztywna. A zresztą tu, o, tu widzicie żelazo. Ale żelazo sobie wyciszymy. O, i już będziemy śmigać. Także mamy sprzęt nastawiony. Gain tam trochę nie na maksa dałem, tak, bo będzie się pewnie wzbudzała. To są linie, Wista trochę inaczej reaguje. Ale dobra, nie przedłużam, jak coś wyskoczy, po prostu zobaczycie, co tam Wista dzisiaj pokaże. Powiem wam, że pogoda jest okrutna. Okrutna. Tutaj na tej łączce ostatnio skończyłem z Noxem, gdzie podjechał właściciel tamtego pola, mówił, żebym tam poszedł. To tutaj skończyłem, opatrzcie. Wista jakieś kółeczko mi wynalazła. Ja pierdzielę, powiem wam, że jest pieniądz Adolfowy, ale taki zajechany, jeszcze skrzywiony, że nie wiadomo, co to jest. No, pewnie dyszka była, nie, Adolfowa. Ale jakbym tu nie tarł, to tego nie widzę. Niemniej jest pierwszy moniak Wisty w tym sezonie, w tym roku, bo ten sezon to się dla mnie nie kończy ani nie zaczyna. Powiem wam, że tak zimno, że mi gile lecą. No, czekajcie, samochód niech przejedzie. Poszedł. Także mamy pierwszą monetę. Ja oczywiście wszystkich zapraszam do sklepu Zwiadowcy Historii. Pamiętajcie, że nie tylko Wisty, Noxy, ale no, magnesy, namioty, liny, nie liny, noże, magnety i inne gadżety. I na moje hasło Mr. Lony 1976. Oczywiście wykrywacze, nie? Na moje hasło możecie dostać jakiś gadżet i tam Zwiadowca nawet daje mi cynki, że co nieco tam kupujecie, nie? Jakiś tam pinpointery, jakiś tam wykrywacz. Także zapraszam jeszcze raz. Link w opisie, także śmiało klikajcie i patrzcie, co tam jest. Możecie mi w to wierzyć albo nie, ale przed chwilą taki styropian padał, że było przez moment biało. Normalnie nie może się tego pozbyć, tej pieprzonej zimnej pogody. Było ledwo dwa dni ciepło czy trzy, ale patrzcie, sygnał był nie do kopania. Przebijał mocno na żelazo, a tu mamy kółko. Dlaczego tak kółko to zrobiło? Będzie to jeden fenol prawdopodobnie, ale też widzę, że stan będzie kiepski, bardzo kiepski. Patrzcie, teraz będzie na pewno dobrze dawało, ale on jednak był, jest mały. No widzicie, już tak z 20, może 25, to taki słaby, a w ziemi to dawał taki sygnał. No, nie do kopania, tak jak powiedziałem. Nic tu nie widać na nim. Prawdopodobnie będzie fatalny, tak jak tamten, ale jest kolejny moniak. Jakby nie było. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, miejsce jest to samo, co zawsze ostatnio tu bywałem, czyli lasek koło strumyka taki ten.
No dzisiaj jak widzicie jest wista w części dalszej. Nie było nawet z tej pierwszej części podsumowania, bo po prostu tak zaczęło wiać i padać ten styropian, taki gradow styropian o śnieg, że ja po prostu uciekłem. Już taki byłem po prostu z tym zdegustowany, że nawet nie chciało mi się nagrywać, że tam nic nie wyszło, że mnie pogoda przegoniła. Także mamy już dzisiaj wistę ponownie. Już jest dostrojona, już parę dołków było, a tutaj mam ID, nie wiem jakie, bo tu się nie patrzy na to. Ale widzę, że coś okrągłego jest, powiem wam, patrzcie tu, o. O. No dobra, to już wiem, że to jest guzik. Że to jest guzik. Czyżby arseniak? Kurczę, co to jest? Z tej strony na pewno guzik. Ale duże kółko, fajne. Środka podręcznego muszę na chwilę użyć. Ale patrzcie, nic na nim nie ma. Płaski jak... No nie powiem co. No dobra, jest krążek. Dzisiaj pierwszy wista lekko popierduje. Podkręcona trochę, dobra. Lecimy dalej. Jest wista i sprawa jest oczywista, ale patrzcie co ja dziwnego widzę. Albo widzę dwie monety, albo to się tak odbiło. Patrzcie, to by było niemożliwe wręcz. Nie, powiem wam, to się guzik rozwarstwił, ale będzie chyba jakiś ciekawszy. Patrzcie, kurczę, no się w ręku rozwala, patrzcie. Dobra, czekajcie, zaraz tu porządek zrobię. Ej, kurczę. Ta część tam z napisami, ale patrzcie, złocenie nawet jest. To się to... Ale szkoda. Nie, to po prostu jest wrak. Nie, nawet nie wiem, czy... Patrzcie, to się łamie w rękach. Może się uda przeczyścić. Powiem wam, że raczej się nie dowiem, co to był za guzik. A szkoda, bo mógł być fajny guzik. Zrobił mnie w jajo. Myślałem, że to będzie moneta jakaś, albo dwie nawet. No dobra, szkoda zachodu. Minęło wiele dni od tamtego wypadu. Było już i ciepło, i zimno, ale zobaczcie, znowu styropian pada. Chyba wista, prześladuje wistę, ten styropian. Wiosna, 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 i że ty. Jeszcze wam powiem gwoli tej baterii, na razie idzie to normalnie. 89%, czyli tam trochę już nagrałem. Tutaj mamy kolejny jakiś coś, krążek. Ale... Talarus Hubertus. Niestety. O ja pierdzielę.
Także pamiętajcie, każdy ziom zbiera złom, kawał miedzianego druta. Słabo idzie dzisiaj, ale jeszcze chwilę mam. Pokonywanie przeszkody wodnej. Strumyk znowu płynie z wolna, jest pierwsza moneta, ale powiem wam, że trochę długo czekałem. No, jeszcze PRL, 5 groszy, no, dobre i takie. Powiem wam. 59, pozdrawiamy serdecznie. Wszystkie 59 roczniki. Znowu idzie chmura, znowu pewnie styropian będzie padał. Tak na przemian, słońce, styropian. Szybko wpada druga moneta. Co to za moneta? Zaraz zobaczymy. No powiem wam, że chyba fenola mam. Dzwonił do mnie dzisiaj Adi i mówił, żebym bez fenola nie wracał. Fenol czy nie fenol? Podjechany taki. Wiem, to jest obrzydliwe. Tak. To jest, mamy tą kaszubską buratynkę. Ale pamiętajcie, że to nie tylko kaszubska buratynka. Że u mnie to też jest. Występują te buratynki dosyć często. Aczkolwiek już nie tak często, jakbym sobie tego życzył. No i dobra, bez fenola dzisiaj nie wracam. Przydałby się jakiś z cesarstwa jeszcze. No, ale chwilę mam, także już się cieszę, że przynajmniej fenol wpadł. Na razie. Powiem wam, że tutaj był ten fenol. Tu, a tu mam obiecujący sygnał. Chociaż taki nie do końca krótko jak na monetę. Nie do końca. Ale zobaczymy, czy na żywo fenola wykupiemy. O, jest, zobaczcie, już tu leży. Już tu leży. Także mam hotspot. Kolejny fenol adolfowy. Tak, podjechane trochę, nie? Ale jest, patrzcie, tyle razy tu chodziłem. I z kolega tu chodził mój ze mną. Czyli widzicie, Vista nie jest złym wykrywaczem, powiem wam. Ale od razu wam mówię, że ci, co lubią takie monitorki, ekraniki, jak cyferki skaczą, to bardzo ciężko im się będzie przesiąść na taki wykrywacz. A z takiego na taki cyfrowy z wyświetlaczem, bo jest bardzo łatwo się przesiąść. Nawet powiem wam, że co niektórzy jak się przesiadają, to już nie wracają do tego. A on jest bardzo dobry, wbrew pozorom. Tutaj idziecie i tylko wykorzystujecie swoje zmysły, czyli słuch. Słuch przeważnie, najczęściej, nie? Wzrok też czasem pomaga, ale to... No. Dobra, ja się tu uwiście zagadałem. Zapomniałem... Kurde, kamienie są pod spodem. Zapomniałem wam powiedzieć, że miejsce trzeba zawsze sprawdzić i kolejna będzie. Kolejna moneta będzie, słuchajcie. Jak ja mogłem tego nie trafić? Z Equinoxem na przykład. No. Szukamy. Patrzcie się. Moja żona się zawsze z tego śmieje, jak ja mówię, patrzcie się.
O, teraz jakiś większy. Większy mamy. Piątka. Ale trochę podjechane są. Piątka będzie adolfiniowa. Patrzcie, ja pierdziel. Jeden dołek i wypad zrobiony. Gdyby nie było, to na końcu temu nawet pokażę, bo... To jest żelazo, podgłośnie wam. Iron volume. O. Nie chcemy tak głośno żelaza słuchać, bo by się człowiek tylko wkurzył. Super, powiem wam. Jeszcze się tu pokręcę, ale nie będę tak nagrywał cały czas jak macham. Także trzy monety są. Trzy, raz, dwa, cztery. No, widzicie sami, cztery. Słuchajcie, mogę być w tym momencie nudny, ale patrzcie. Kolejna chyba będzie monetka. Idealny sygnał, idealny dla Wisty, to jest miód na jej ucho, na moje ucho, powiem wam. Dosyć płytko, nie ma co kopać nawet. Patrzcie, aż wyleciała chyba. To będzie moneta. O! Patrzcie, jakiś kolorowa będzie teraz. Patrzcie, 5 groszy. Kołty fenoli. Następne. No ale dziwna sprawa. Nie mogę dotrzeć do daty. Muszę to zrobić. 58 teraz pozdrawiamy wszystkich. Z rocznika 58, bardzo zacnego. Pozdrawiam, normalnie hotspot PRL-owo Adolfowy. Poczekajcie. Większy łuk wezmę, jak coś wpadnie to... To nie? Dobra. Moi drodzy, widzę kolejne kółko, jestem trochę parę metrów dalej. No jest wręcz nieprawdopodobne, powiem wam. Co to za kółko tym razem? Moniak będzie znowu. Powiem wam, że to jest nieprawdopodobne. Tak, to będzie moniak. Zanim go oślinie i tu niektórych wprawię pewnie w obrzydzenie, to powiem wam, że nie spodziewałem się, że w tym miejscu w ogóle może jakaś moneta jeszcze wyjść. Coś jest 1800. Za duże mi na fenola, za małe na... Czyżby to był jakiś krajcary? Słuchajcie, tu nie widzę, ale obstawiam na Austro-Węgry. Na tego jednego... Kurczę, widzicie, wypadło mi z tego teraz. Czekajcie chwilę. Jednego helerka, o. Obstawiam. 1800 któryś. Tu nie będę rękawicą tarczył. Bo to nie ma sensu. Nie wiadomo, czy się nawet to domyje. Ale powiem wam, że... Kurczę, Wista robi robotę, powiem wam. Zobaczcie, tyle razy tu z Equinoxem chodziłem. Może dlatego, że taki śmietnik tu jest i ja uciekałem tak za bardzo z tego miejsca. Może trzeba było właśnie pokręcić się przy tym śmietniku. Patrzcie, jest kolejna moneta. Szok. Więcej monet mam dzisiaj z Wistą, jak ostatnio co z Equinoxem kiedykolwiek wychodziłem. Moi mili, czas już się pożegnać.
bo raz, że czas się skończył, dwa, że było to co było, a dzisiaj trochę tam było, no same monety prawie, że, ale słuchajcie, to było wszystko w miejscu, gdzie ja z Equinoxem chodziłem. Może szczęście, może nie wiem, że Vista akurat tam cewka najechała na to miejsce, a Equinox nie. Nie wiem, powiem wam, że to jest bardzo dobra moja przyjaciółka. Polecam wszystkim, chociaż no wykonanie tego nie jest takie jak na przykład w Equinoxie i w innych markowych wykrywaczach, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o skuteczność. To nie jest wodoszczelne, nie jest tam wodoodporne, wiadomo, tylko cewkę można zanurzyć, ale powiem wam, sami widzieliście, co się dzisiaj działo, nie? No i ona też ma drugą wadę, że na kamienie magnetyczne jest fatalna, nie? Bo to jak wejdzie się na takie miejsce, jak w strumyku są na przykład te kamienie magnetyczne, to masakra. Chociaż ja znam ustawienie, które wyeliminuje to i można swobodnie chodzić. Jak ktoś chętny, podzielę się swoją wiedzą. No i tyle, no co? Wypad był zaliczony dzisiaj i tyle. Także dziękuję wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. A jak nie, to trudno. Wszystkich oczywiście zapraszam do następnego filmu i pozdrawiam was gorąco. Cześć.